Witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem w lesie. W lesie. Las z tyłu za mną, a ja jestem na polu, bo dużo osób pisze, dużo na Facebooku osób pisało o tym, że jak to jest, że tym motorem, skuterem wjeżdżasz do lasu. Miłośnik przyrody, po lesie jeździ. Nigdy tak nie jest, gdy wjeżdżam do lasu, to tylko wtedy, gdy... O, słoneczko wychodzi. To tylko wtedy, gdy droga leśna jest otwarta i jadę tylko po drodze. Gdy jest otwarty wjazd do lasu, jest to droga jakaś przejazdowa przez las, to tą drogą się poruszam. Nie wjeżdżam gdzieś w las, nie jeżdżę po lesie, bo oczywiście tego nie robię i proponuję, by takich rzeczy nie robić. Nie straszmy zwierząt, nie zasmradzajmy tam ekosystemu. To po pierwsze. Po drugie, mówią, że tutaj też przyjeżdżam do lasu. Nie, tu jest pole. I na skraj właśnie lasu zawsze, za każdym razem, na każdym odcinku, chociaż nieraz wpychałem go tam kawałek po prostu w środek, gdy tu pole było uprawiane. Gdy pole jest uprawiane, no to nie chcę, żeby stało gdzieś tu w zbożu lub gdy podczas jakichś zbiorów czy coś takiego ten motor tutaj przeszkadzał, to go po prostu wprowadzam delikatnie na skraj tego lasu, ale nie wjeżdżam do lasu, także go zostawiam. Dobra, to po pierwsze, tak zacząłem od tego. Siemanko przede wszystkim i w niedzielny piękny poranek, choć przed chwilą nie było tak pięknie. 15 minut temu lał obfity deszcz i była masakra, tak się to działo, gdy podczepiałem przyczepkę do skutera, do szerszenia, aby móc przyjechać i dalej budować, już ładować te cegły, zaprawę, wodę i to wszystko, by móc dzisiaj kontynuować budowę kominka i murować komin do chaty Wikinga. Przyszedł mi taki pomysł do głowy, że może najpierw przyjadę, zrobię rekonesans tego, czy ta chata Wikinga jeszcze stoi. Czy warto jest to wszystko ciągnąć. Poza tym spadł tak obfity deszcz, że w ogóle mnie zniechęciło do przyjazdu tutaj. Jednak mówię nie, spakowałem ciuchy przeciwdeszczowe, które ostatnim razem zaimpregnowałem, gdy na pewno widzieliście. To mówię, jestem gotowy na najgorszą pogodę i jadę. Jadę, nie odpuszczę sobie dzisiejszego dnia, by nie spędzić go w lesie, chociaż pijąc tylko kawę. Dlatego jestem. No idziemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Z daleka widzę, że chata stoi, choć stoi jakoś dziwacznie. Poza tym, po drugie, ktoś tutaj był, bo drzwi od chaty są otwarte. Chata stoi, jak stała. Ktoś pisał na Facebooku, że z brzoza wiadomo kruchy materiał. Nie postoi 2-3 miesięcy. Ta chata już praktycznie stoi. Zacząłem ją budować ponad rok temu i dalej stoi. Ale ktoś tutaj był, wchodził, widać. Drzwi otwierał. Czy coś się zmieniło w środku? Zaraz się dowiemy, wejdę do środka, chociaż już widzę, no co, nic się tutaj na pewno nie zmieniło. Trzeba chatę obejść dookoła i sprawdzić. Moim zdaniem jest wszystko ok. Tak, wszystko jest ok. Tutaj można zauważyć, że tak jak wszystko było, nawet nic nie zginęło. Po prostu ktoś ciekawski sobie zobaczył sobie do środka i kulturalnie poszedł. Bardzo miło z jego strony. Jeśli ogląda, to pozdrawiam. Dużo pracy przed nami, bo komin trzeba tutaj wymurować. Zamknąć tą ścianę. Kupa roboty. Ale ja jeszcze dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o szykowaniu się do lasu, bo to była najciekawsza zabawa. Po ostatnim filmie, gdy zrobiłem o impregnacji, zacząłem szykować się do dzisiejszego właśnie wypadu do lasu. Znalazłem trochę ciuchów do lasu. Znalazłem trochę przyborów, nawet bardzo jestem zadowolony, bo znalazłem tyle rzeczy, że praktycznie wszystko mam, można powiedzieć. Jednak nie znalazłem plecaka, więc dzisiaj ze sobą mam plecak z miejskiego EDC. Pisaliście w komentarzach o tym, abym opowiedział coś więcej o tym plecaku.
Prawie zwykły plecak, coś tam ma wyjątkowego, oczywiście jak wszystko u mnie, bo nie lubię zwykłych rzeczy, lubię gadżeciarskie rzeczy. Jestem takim gadżeciarzem czasem rzeczy zbędnych, ale no dobra, mam fajny plecak i fajny. No zwykły to niby plecak z kilkoma bajerami. To po pierwsze, później o nim coś może opowiem, ale gdy szykowałem się do lasu i znalazłem praktycznie wszystko, to nie znalazłem butów i jestem dzisiaj w Adidasach. Także wypad do lasu w Adidasach. No też może być to trudno. Najpierw, że jak się przemoczą po tym deszczu, no to będę miał nogi mokre. Ale pogoda jest piękna, pomimo tego, że padało. I z tego, co pokazuje, że będzie padać. Dobrze sprawdzi się przy okazji ciuchy. No dobra, ale jeżeli nie mam dzisiaj ze sobą cegieł, zaprawy i tego wszystkiego, to co ja tutaj będę robił? I tak na szczerze powiedziawszy, to sam do końca nie wiem. Wreszcie się te wejście ciasne zrobiło, albo ja się poszerzyłem. W środku Saigon, taki jaki zostawiłem, w sumie taki jest. Ściana jest oczywiście do dokończenia, komin do wymurowania, uszczelnienie i można tu mieszkać. Niedużo zostało do zrobienia, a jednak trochę jest pracy. Najgorzej z tymi cegłami, no bo nawet w tym wózku do szerszenia nie jestem w stanie przywieźć tych cegieł na raz tyle, aby starczyło ich do góry, do samej góry, bo chcę, aby ten komin wyszedł troszkę powyżej tego szczytu. Myślę, że parę ładnych kursów mnie tutaj czeka włożenia tych cegieł. I później właśnie będzie można wszystko zamykać. W sumie mógłbym to dzisiaj zamykać, ale nie mam sznurka ani nic, żadnej linki. Mógłbym sobie tutaj jakiś korzonków albo kory narwać czy czegoś, czy młodych pędów, bo takie dzikusy tutaj rosną, że coś bym tutaj uzbierał, ale no lipa. Dlatego dzisiaj fajnie, że jestem. Postaram się ogarnąć trochę w środku, trochę tutaj poprzygotować, trochę coś popoprawiać. I cieszy mnie to, że nie zostało nic zniszczone, że pomimo ludzi, że chodzą tutaj, a chodzi ich tutaj pełno, bo tym bardziej teraz, jak jest sezon zrzutowy, to nikt niczego nie zniszczył. No i co, zrobi się jakąś kawę, zje się jakiś dobry, ciepły posiłek. A jaki posiłek, to zobaczycie, bo posiłek naprawdę dzisiaj prawdopodobnie będzie dobry, tak mi się wydaje. Ale to jak zjem, to powiem, czy dobry. I co to jest za posiłek, też powiem później. Jak na razie biorę się za rozpakowywanie mojego plecaka i pokażę wam w sumie, co tam napchałem do tego mojego dziwnego plecaka. No dobra. Wyciągam rzeczy, co dzisiaj będę używał, chyba, będę do końca nie wiem, ale powiem wam o tym plecaku. Oczywiście nie jest to żadna reklama, bo plecak jest po promocyjnej Biedronki po prostu, kupiony w Biedrze, więc Biedra nie jest sponsorem żadnym, więc nie robię tu żadnej reklamy Biedronce. Po prostu pytaliście w komentarzach o tym plecach, żebym coś o nim napisał, żebym coś o nim powiedział, więc tak mniej więcej powiem. Jest to plecak taki antykradzieżowy, dlatego używam go do miejskiego EDC, bo pracuję w dużym mieście, pracuję w Szczecinie i na przykład stojąc w pociągu, jeżdżąc pociągiem, jeżdżąc tramwajami i tak dalej. Bardzo fajna rzecz, bo plecak ogólnie, gdy się ma go na sobie, nie ma nigdzie żadnego zamka ani otwarcia, by na przykład ktoś niechcąco chciał gdzieś tam nam coś gwizdnąć z tego plecaka. I to fajna rzecz jest, ale nie z tego powodu go wziąłem. Wziąłem go z jednego tylko powodu, że podczas marszu, spaceru, czy po prostu podczas drogi do pracy, z pracy, rozładuje nam się telefon lub cokolwiek, słuchawki czy coś, ma tutaj wyjście USB, gdzie podłącza się kabel i można naładować telefon. Oczywiście w środku jest schowany powerbank, który daje prąd, daje moc. Małe takie kieszonki w środku, które można sobie podczas drogi, podczas marszu otworzyć. Właśnie tutaj chowam kable do ładowania.
z jednej, jak i z drugiej strony. Jakaś tu kieszeń na przykład z tyłu, która można sobie nawet te dokumenty schować. W żaden sposób nikt się do nich nie dostanie. Także taka kieszonka. No i dobra, no i plecak jest otwierany. Na dwa sposoby można go otworzyć całościowo. Czyli praktycznie 180 stopni. Znaczy, albo tak właśnie, że nie do końca nam się on rozpina, bo ma tutaj takie blokady. Gdy zdejmie się te blokady, to się otwiera. No dobra, i tutaj już jest plecak normalny, czyli tak, ciuchy przeciwdeszczowe, kubek, jedzenie, które dzisiaj będę testował i sprawdzał, bo prawdopodobnie dobre, krzesiwo, czajniczek, minimalistycznie się spakowałem, dmuchawka do rozdmuchiwania ognia, rozpałki wszelkiego rodzaju, termos, oczywiście z wodą, ale zimno. Po prostu nie miałem w co nalać. Tutaj w takiej małej kieszonce jeszcze jest multitool. Są tu kieszenie takie bardziej, no na jakieś butelki, na ten to bardziej taki, no wyjściowy plecak. Tu na jakiegoś tableta, a tu jest na laptopa, co bardzo mnie cieszy. Mam piłę, kawa, cukier. Kuchenka Magnum od Pirana i toporek. I co to wszystko? Panie Wiking. Nie, jeszcze zestaw sztućców. To wszystko, panie Wiking. Tu powerbank, tu to. Tak jest. Oczywiście apteczka, którą wygrałem na kanał od kanału, od przyjaciół z Project Explore. Zawsze mam ją przy sobie, na wypadach, na wyjściach. W skuterze mam nową apteczkę, taką fajną, kompletną. Może wam ją dzisiaj pokażę. No zwykła apteczka samochodowa, taka większa po prostu, bardzo wyposażona. To sobie zapewniłem do szerszenia jeszcze. Plus do szerszenia jeszcze załatwiłem sobie gaśnicę. Szerszeń jest zabezpieczony, teraz można nim jeździć wszędzie. Jestem rozpakowany, można powiedzieć. Teraz muszę przygotować materiał na dopalenia ognia. Materiał tutaj składujący, znajdujący się po porąbie, potnę, rozłożę kuchenkę i zrobimy jakąś kawę, bo fajnie by było kawki się napić. Ale powiecie, że przyjechał do lasu tylko po to, żeby napić się kawy i zjeść śniadanie i nic nie porobić, to tak trochę marnie, co nie? No przydałoby się coś, cokolwiek zrobić jeszcze innego. I mam pomysł. Już nie wiem, czy mam pomysł. Ale mam pomysł taki, bo pomimo tego, że w całej Polsce panuje pogoda, no nie jest na pewno wiosenna pogoda, to muszę wam powiedzieć, że natura i tak obudziła się już do życia. Przyleciały buciany nawet. Są już wszystkie zwierzęta się pobudziły ze snu zimowego. Nawet widziałem już, że żmije powyłaziły. Także dobrze, dzisiaj jest mokro i chłodno, to na pewno nie spotkam żadnej. Nie mam zamiaru, nie lubię ich bardzo. Także żmije, ale pobudziły się ptaki i zwierzęta. I nie mam dzisiaj normalnego mikrofonu, co mam mikrofon tylko krawatowy, który nie jest w stanie ściągnąć i oddać wam tego, jak pięknie tutaj śpiewają ptaki. Ale może się wsłyszycie i może to usłyszycie.
No dobra, jest pięknie, no naprawdę jest pięknie. Chciałbym poobserwować sobie jakiś, ale tutaj nie mam gdzie. Mam gdzie, mam tam, z tyłu jest ambona, może uda mi się ją pokazać. O, tam z tyłu sobie stoi, jest ta ambona, można by było sobie na nią wleźć i tam posiedzieć, ale prawdopodobnie tylko zmarznę. Tam jest druga ambona. I tam też można by było wleźć. A tam jest trzecia ambona. Ja ją widzę, wy jej nie zobaczycie. No, też można by tam było. Teraz są trzy ambony wokół mnie. No, na pewno jest ich więcej ogólnie. I chciałbym trochę poobserwować sobie zwierzynę. I posiedzieć, popatrzeć, może coś fajnego by wyszło. Może jakiś jelonek, może jakaś sarenka. Jelonek, przepraszam, Boże, jeleń. Jelonek to żuk. Jelonek Bambi. Od dziecka gadali mi głupoty. No nic, dobra, idę na tą kawę, bo zaczynam bredzić. Ale to jest właśnie efekt tego, jak się nie było ponad miesiąc na świeżym powietrzu i w lesie i teraz głupieje. Ale jestem bardzo szczęśliwy, uwielbiam tutaj przyjeżdżać i uwielbiam tutaj spędzać czas i nawet jeżeli nic bym tu nie nagrał, to i tak bym tu przyjechał, bo po prostu brakowało mi tego. Oj, fajnie jest. Uwielbiam las.
jara się jak szalone. Jak się jara jak szalone, to już jest ten moment. To ten moment, w którym robi się nie tyle, że ciepło, ale psychicznie bezpiecznie i przyjemnie. I uwielbiam to, gdy płonie ogień. Jest to niesamowite uczucie. Ale można też na tym ogniu właśnie napić się kawę i zjeść coś dobrego. A jeśli chodzi, żeby coś zjeść, no to trzeba coś zjeść. Dzisiaj będzie taka porcja z Sumita. Z wiele osób wiem, bo mają te racje żywnościowe, mają niesamowite recenzje, mają bardzo dobre opinie. I dzisiaj mam kurczaka z ryżem, 128 gram, porcja taka naprawdę obfita, można powiedzieć. Do tego wchodzi proste jak pierdzenie, że co, no otwieramy, zalewamy 10 minut i jemy. Zalewamy 100... Bu. 275 ml wody. I to wszystko. Nie trzeba gotować, 10 minut odczekać i wystarczy mieć tylko wodę. Także oczywiście ma bardzo dużo energii, bardzo dużo składników odżywczych i wartości odżywczych, więc jak najbardziej na spacerach, wyprawach, w góry, w las, gdziekolwiek, szybko wystarczy kuchenka gazowa albo termos z gorącą wodą, zagotowaną wodą i takie jedzenie na momencie możemy, pełnowartościowe jedzenie na momencie możemy sobie zrobić. Dlatego dzisiaj ja spróbuję. Zobaczymy, jakie to jest w smaku. Czy to no, nie każdy z nas ma, każdy ma z nas inne te kubki smakowe i jednym smakuje to, drugim smakuje coś innego. Czy mi to posmakuje, czy jest to dobre, to się okaże. Jak na razie czekam, aż zagotuje się woda. Nie mam dzisiaj nawet rękawiczek, nawet nie wiem, mam pojęcia, jak ściągnę kubek z ognia. mało przygotowany dzisiaj, ale i nawet w ręce zmarzłem, gdy jechałem na szerszeniu, zapomniałem w ogóle rękawic założyć. Nie? O kurczę. Po otwarciu jest mnóstwo ryżu, kukurydzy, mięsa, piersi z kurczaka, fasolę czerwoną tam widzę i dużo innych rzeczy, także no świetne. Pokazane jest, dokąd zalewamy wodą. Jakoś muszę to zalać. Bez rękawic. Dobra, i teraz co zalane, to zamykamy. Nie? 10:13, 10 minut trzeba odczekać. Niech sobie czeka, a ja wstawiam wodę, ojojoj, na kawkę. Najpierw trzeba podłożyć. Słaba będzie kawa, bo mało wody. Ale to nic. Kawa musi być pomimo tego.
Minęło 10 minut, więc otwieramy nasz. No zrobiła się taka, może ja za mało dałem wody, ale no to jest nie zupa, a drugie danie, więc zrobiło się to gęste. Wygląda naprawdę apetycznie. Jak będzie smakować, o tym się zaraz przekonamy. Niesamowicie dobre, naprawdę, ale chyba dałem za mało wody, bo ten kurczak jest jeszcze taki w środku suchawy, tak jak suszony kurczak po prostu. Kto jadł suszonego kurczaka, ten wie. Suszona taka pierś z kurczaka, ale ta fasola, ten ryż, ta kukurydza, wszystko ładnie naciągło, namokło. Jest to w smacznym takim sosie, wszystko dobrze doprawione. Czuć tutaj paprykę, pieprz, sól. Jest naprawdę świetne. Jeżeli to takie w racjach żywnościowych, wojskowych powinno być. Pamiętacie, jak testowałem MRE, racje żywnościowe, to były tam różne właśnie dania, też niektóre były dobre, niektóre mniej dobre, ale w smaku bardzo przypominały te amerykańskie, takie trochę jałowe były, mało doprawione. Oni bardziej faktycznie wolą na słodko, my bardziej właśnie dosolone, dopieprzone. Ale to mogłoby się śmiało nadawać takiej racji żywnościowej wojskowej, bo kurczę, jest tego dużo, jest tego bardzo dużo. I no i na pewno jest to bardzo wartościowe i odżywcze. Więc na wyprawy. Na szybciaka, gdy się nie chce lub nie ma czasu na to, aby coś ugotować, coś przyrządzić. Chce się coś zjeść ciepłego i pożywnego i iść dalej. Jak najbardziej, no smaczne. Takie rzeczy lubię. Jest tam wszystko. Nie jest to jakieś proste danie z dwóch, trzech składników. Jest tam mnóstwo różnych rzeczy. Jest to dobrze doprawione. Jest to syte. Więc ja mogę z całego serducha polecić takie jedzonko. Gdzie zakupię takie jedzonko? Oczywiście na internecie lub w sklepach stacjonarnych, ale gdybyście chcieli przez internet, to możecie nabyć to w sklepie Packer i są tam nie tylko takie smaki, są różne nie tylko takie smaki, są nie tylko takie dania, są tam różne dania. I możecie sobie wybrać to, co najbardziej lubicie i sobie tego nakupować i wziąć ze sobą to w podróż, bo fajne to jest. I kawka dobra. Kawka najlepsza. Thank you.
choć kawa była wspaniała i jedzenie było bardzo dobre, to jednak to, co dobre, nie trwa wiecznie i nie trwa długo. Dlatego i ten odcinek zbliża się ku końcowi. Ja jestem już święcie przekonany. Zobaczyłem, że chata Wikinga nadal stoi. Gdy ona nadal stoi, to wiem, że w następny weekend mogę śmiało tutaj przyjeżdżać i brać się za budowę tego komina, za zamykanie dalszej ściany. Wtedy uniemożliwił nam to śnieg, bo zasypał cały materiał, który znajduje się na ziemi. Teraz jest to wszystko odsłonięte. Trzeba to zbierać, brać się za wiązanie, brać się za prace dalsze w chacie Wikinga, aby to ukończyć, aby już można było w gotowym przetestować piec i będzie można w gotowym chacie już spędzać nocki, przychodzić tu na weekendy, przychodzić tu z rodziną, przychodzić tu samemu, przychodzić tutaj może z jakimiś gośćmi, może zaproszę tu jakieś gwiazdy, takie jak wy oczywiście, może jakichś widzów, którzy będą chcieli też wybrać się z Wikingiem do jego chaty na jakąś nockę, na obserwację zwierzyny czy coś w tym stylu. Dlatego ta chata musi być ukończona i staram się tym razem, aby to zrobić szybko, bo naprawdę to za długo wszystko trwa i wiem, że tak jak wy wszyscy czekacie na to, aż ją ukończę, tak samo i ja bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie, ale bardzo jestem taki napalony na to, można powiedzieć, żeby to już w końcu ukończyć. Za długo to trwa. Przeważnie nigdy tyle, znacie mnie dobrze, że nigdy tyle czasu nie budowałem tak prostych rzeczy. A tutaj mi bardzo schodzi długo i nie jestem z tego zadowolony. No nic, mam nadzieję, że teraz ruszy to z kopyta i że będzie wszystko fajnie. Ja oczywiście was pozdrawiam. Jeżeli ten odcinek wydawał się wam dla was fajny, bo dla mnie się wydawał fajny, bo byłem w lesie, to dajcie łapę w górę, sam sobie dam łapę w górę. To oczywiście zapraszam na następny odcinek, zapraszam oczywiście do sklepu Packer, gdzie możecie nabyć takie jedzenie. Zalinkowane macie te jedzonko pod spodem w opisie pod filmem. Żegnam się na tą chwilę z wami. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.